Uczniowie z jednej ze świdnickich szkół mieli hać na wycieczkę, jednak po kontroli autokaru okazało się, że kierowca... Nie ma prawa jazdy. Teraz 39-letni mężczyzna może pójść do więzienia nawet na 5 lat. Bezpieczna podróż to sprawny technicznie autobus oraz trzeźwy i wypoczęty kierowca. Tym razem nie wszystko było w porządku. Podczas kontroli autobusu policjanci ze Świdnickiej Komendy stwierdzili, że kierowca nie ma prawa jazdy. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że wobec kierującego, 39-letniego mieszkańca powiatu wałbrzyskiego, orzeczony został sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych Obowiązujący do stycznia 2020 roku. O losie mężczyzny zadecyduje teraz sąd. Najsurowsza kara, jaka może go spotkać za lekceważenie sądowego wyroku, to 5 lat więzienia.